Hej, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Plants vs. Zombies Garden Warfare 2, w sumie może nie do końca z samej gry, tylko właśnie z informacji o nowym dodatku, dokładnie z drugiej części dodatku Zombopolis, który w sumie nie jest jakoś szczególnie rozbudowany, ale wprowadza nowe rzeczy i to trzeba sobie omówić i tego nie pominę. Poza tym, że poprzedni odcinek, który nagrałem z Plantów, był o tytule ściema z aktualizacją, której tak jakby jeszcze nie ma. W sumie dzisiaj obejrzę odcinek, to znaczy dzisiaj nagram kolejny odcinek z gameplayu, może to już tam jest. Choć nic mi Origin nie ściągnął. Nadal jeśli wejdę na Origin, nadal jeśli zobaczę tutaj i dam... gdzie? Sprawdzi aktualizację, to wszystko sprawdzi i powie mi, że gra jest zaktualizowana i najprawdopodobniej tego jeszcze po prostu tutaj nie ma. Ktoś napisał komentarz, że to dostali na razie za granicą, że zagraniczni youtuberzy już to mają, a u nas jeszcze to w sumie do końca nie działa. Nie wiem na ile to jest prawda, zostawmy to, wiem, że wkrótce i tak na pewno to będzie u nas, więc przejrzyjmy sobie, co oni tutaj piszą, bo sam tego nie czytałem, zresztą możemy najpierw obejrzeć sam filmik. PEGI 7, proszę. Film już zresztą widziałem. Tutaj gada gościu. Są tu napisy, bym wam włączył. Nie. Ale on ogólnie opowiada o... O jest! Wtopili napisy. We're adding two major new features that are based around our continued focus on bringing you exciting new content. The first is a fan-requested feature from Garden Warfare 1, community challenges. However, the team has greatly expanded on this feature with the goal to truly capture the fun of the community working together to achieve a common goal. The Gnomes have decided to challenge the PvZ Garden Warfare 2 community to better understand the spirit of cooperation. In order to do so, they've developed the Progresso Meter, which will measure the progress of the community against specific goals in real time. When activated, the Progresso Meter is located in front of the town hall and looks like a giant thermometer. You can see your own personal contribution towards the community goals. Each time a goal is reached, some fireworks will shoot out of the Progresso Meter in celebration. There are three colored chests at the base of the meter. Each ties to the community hitting a specific goal. The harder the challenge, the greater the reward. Players must work together to accomplish the goals and claim the rewards. The chests will unlock upon hitting each goal, and players can claim the rewards inside, but they have limited time to do so. Expect it to show up in front of the town hall on a regular basis. While you're away from the game, you can even check in on the current challenge status on web or mobile and see announcements regarding the next challenge. The second feature is the addition of a new game mode for the Backyard Battleground, Delivery Missions. In these missions, you'll take control of two new playable characters with unique abilities. Have you ever seen a Chomper with a rocket pack leaping over Mr. Freezybot? Or a goat racing to deliver fresh hamburgers? Well, you will now. Each character has 10 missions where you'll race the clock and get coin rewards for completion. Complete them all and earn yourself a delivery badge. Delivery missions will offer you another way to play and enjoy your time in the Backyard Battleground. Thanks for listening and I hope you enjoy Trouble in Zombopolis Part 2. Brains out. I to tyle, słuchajcie. Były dwie rzeczy, które tam wyłapałem. Powiedział tak, że ten postemponometr, czy ten duży termometr, będzie się pojawiał co jakiś czas. Tak tam to jest przynajmniej przetłumaczone, czyli że on nie będzie cały czas, tylko że się będzie pojawiał, jak będzie jakieś wyzwanie w community. A druga rzecz, że oni tutaj przetłumaczyli, jak czytacie te napisy, bo ja wcześniej oglądałem ten film w języku angielskim, tylko nie wiedziałem, że tutaj jest z napisami. Swoją drogą chciałem dać... full screen, ale się nie dało. Napisali, jak mówili o tych dwóch postaciach, o Chomperze i o tej kózce, było tam napisane, że wkrótce zobaczycie, czyli że wkrótce, czyli że jeszcze tak jakby nie teraz, tak to jest przetłumaczone, a on tam po angielsku gadał, że to już jest, więc ja nie wiem, faktycznie się chyba sprawdza scenariusz taki, że to u nas będzie ciut później. Zobaczymy, nie wiem, nic nie chcę mówić, bo nie jestem na 100% pewny. Ja próbowałem to w swojej grze uruchomić na wszelakie kilka sposobów, nie dało się. Zobaczymy. Może coś schrzaniłem. Przejdźmy do tego, co tu jest napisane. Wprowadziliśmy jeszcze więcej szaleństwa za sprawą największej do tej pory darmowej aktualizacji. Czeka nas kilka nowych elementów o postępometr. Okej. Nową sekcję naszej strony internetowej, na której można na bieżąco śledzić postępy w wyzwaniu. Proszę bardzo, Community Challenge.
kampania zwycięzców, bieżące wyzwanie od 30 czerwca, czyli wczoraj, to najprawdopodobniej, słuchajcie, jest. To najprawdopodobniej już działa. Wszystko. Na 100%. I to uruchomili wczoraj, jak ja już nagrałem odcinek. Ja odcinek nagrałem przed tym, jak oni to uruchomili, czyli najprawdopodobniej to już wszystko jest, czyli kolejny odcinek już z tego będzie. Fajnie, podpowiedzi, wskazówki, ble, ble, ble. Wróćmy powrót. Zobaczymy, no mam nadzieję. Wprowadziliśmy także nowe atrakcje na podwórku na czas, biorąc udział w tych wyzwaniach. Sprawdźcie swoją prędkość i zdolność logicznego myślenia, aby dostarczyć na czas świeżą pizzę, pożeracza i pyszne zomburgery. Trzeba szybko opracować najlepszą trasę. Okej, wszystkim wspaniałym fanom. To rozumiem, nowe funkcje tutaj. Dostawa na czas, zdobywaj medale za bicie rekordów czasu. Też świetna rzecz. Ukończ wszystkie wyzwania dostawcze, by zdobyć odznakę dla zombie i roślin. Tak, to są te odznaki dwie, których no, nie mogliśmy wcześniej po pierwszym dodatku rozgryźć, do czego to w ogóle jest. I mnie to troszkę drażniło, że oni nie napisali, że to będzie dopiero funkcjonowało w drugim dodatku, a mogli napisać, chyba że nie doczytałem, też jest taka opcja. Grając jako koza, nie, nigdy nie dostarczałem, ale można spróbować. Do odważnych świat należy. Wyzwania społecznościowe, postemponometr. Ja mam tendencję do mówienia postemponometr. Na otwarcie czekają trzy skrzynie z innym celem. Fajnie, będziemy dostać mońce. Gracze mogą śledzić własny wkład w osiągnięcie celu społeczności. Zmiany w balansie, to jest ważne. Trybów i map. Zwiększyliśmy zdrowie teleportera róży z 300 do 500. Zombie. No i tak, dlaczego tak nie było od początku? Ja myślałem, że od początku tak było. Zmieniliśmy rozmieszczenie początkowe roślin i zombie w zadaniu 1. Zmieniliśmy rozstawienie wieżyczek w zadaniach 1 i 2. Zwiększyliśmy trudność minigry dla drużyny atakującej. O ty! To te turlanie kul może być cięższe. Nasiona czasu. Rozstawienie wieżyczek, rozmieszczenie początkowe roślin. Zwiększyliśmy trudność minigry dla drużyny atakującej. Nagrałem mi się w ogóle dźwięk, bo zapomniałem tak. Baza księżycowa. Zmieniliśmy rozmieszczenie początkowe roślin. Pozmieniali po prostu z rozmieszczenia. A zdrowie akumulatora i zombota. O, to jest dobry pomysł. To ok, bo zombot za szybko padał. Zombosowatość zombota. Ciekawe, co to znaczy zombosowatość zombota. Piękne to może być. Dotyczące postaci. Pojemność magazynka o 5. Zwiększyliśmy obrażenia dystansowe. No i zobaczcie sami. Tutaj co kolejna aktualizacja do plantów. Nie będę tego czytał. Jak chcecie, to sobie wejdźcie na tą stronę i sami przeczytajcie. Co kolejna aktualizacja, to jest dopracowywanie balansu postaci, żeby one były jak najbardziej zbliżone do siebie, żeby mimo tego, że to jest inny typ postaci, inna broń, inne umiejętności, inne pierdołki, to próbują to po prostu ujednolicić i to jest dobra opcja, ale zauważcie, jak to jest trudne, stworzyć tyle jednakowych postaci. Ciągle to zmieniają, ciągle widząc, jak ludzie grają i jak prowadzi się w ogóle statystyka, po prostu w tym grzebią, kombinują i próbują to udoskonalać i według mnie to jest na wielki plus, bo widzę, że tutaj naprawdę dużo rzeczy zmieniają i podejrzewam, że tam dość duży sztab ludzi nad tym nadal pracuje. I oczywiście pomijając fakt, że to jest part 1 był o wiele bardziej obszerny, dwójka niekoniecznie, ale wprowadzę też fajne rzeczy, się mega zastanawiam, czy będzie kolejny dodatek i to jest pytanie życie, a tu oczywiście w ten jeszcze nie zagrałem, a ten nam na pewno dostarczy dużo frajdy, a już chcę kolejny, ale wiecie, jestem na te planty nakręcony mega, więc mogliby pokombinować, tym bardziej, że nie wiem, no mogliby, zobaczymy. Dobra, teraz to tyle, mam nadzieję, że się podobało, zapraszam Was na kolejny odcinek, zapraszam Was na Stranded Deep, na otwieranie losowych kluczy, weźcie, zaproście mnie do znajomych na fejsie, link macie w opisie do mojego kanału facebookowego, do mojego profilu na fejsie, na którym mnie możecie zapraszać, weźcie udział w konkursie, jeśli uruchomię, jeśli nie, to uruchomię, kupcie sobie jakieś koszulki czy kubki, wszystko, co jest związane ze mną, całe social media, wszystko możecie przejrzeć w opisie. I teraz to tyle. Życzę Wam miłego dnia, a ja zabieram się za rozgrywkę w plantach. I mam nadzieję, że już to tam wszystko działa. To tyle. Trzymajcie się. Cześć.